Wyobraźcie sobie, że ktoś spędza w jednej grze 1000 godzin. Elixir na HP grindowałem łącznie około 180 godzin. Setki godzin na jednym spocie. Wizja spędzenia 1000 godzin, żeby wydropić jedną z trzech części rzadkiego przedmiotu, jest dosyć przerażająca. W takim razie po spędzeniu 1000 godzin w takiej grze chyba nie da się nic nie znaczyć. A jednak, Black Desert Online to sandboxowe MMORPG fantasy stworzone przez koreańskie Perlabys. Black Desert to tytuł potencjalnie czasochłonny, ale podobno faktycznie wynagradzający ten poświęcony czas. Opowiemy na przemian o dwóch różnych doświadczeniach cyfrowego życia na czarnej pustyni z perspektywy przysłowiowego tryharda, jak i wyjaśnić, gdzie w tej samej grze można przepaść na tak wiele godzin, żeby po latach grania być w tym samym miejscu, do którego zdeterminowany nowy gracz dojdzie bardzo szybko. W dzisiejszym materiale towarzyszyć mi będą znajomi i Denchi, topowi gracze Black Deserta. Chociaż darzę Black Deserta gorącą miłością, która potrafi wybaczyć wiele błędów, to muszę jeszcze raz zaznaczyć, że do takich graczy jak Zajo czy Danchi bardzo mi daleko. Jeśli ktoś chce mierzyć się z topowymi graczami Black Deserta, to musi być gotowy na poświęcenie ogromnych ilości czasu. Mnóstwo elementów wymaga od nas wielu godzin grindu. Elixir na HP grindowałem łącznie około 180 godzin. A znam ludzi, co o jedną część walczyli 300 godzin. 300 godzin. Utożsamiam się niesamowicie z tym memem z kotem, w którym mówi, że spędził tysiące godzin w jakiejś grze, a ktoś odpowiada coś w stylu: wow, musisz być naprawdę dobry w tę grę. I kot zaczyna płakać. To dość niesamowite, że można grać w tę samą produkcję i mieć z niej aż tak odmienne doświadczenie. A jednak, najbardziej barwnym doświadczeniem z grania w Black Deserta zawsze były dla mnie wycieczki. Typowe, ale bardzo zróżnicowane miasta średniowiecznego fantazy sprawiają wrażenie całkiem żywych. Czasami wśród mieszkańców wybuchają protesty, niektórym NPC-om zdarza się chodzić na przerwy w pracy, każdy region cechuje się innym budownictwem, roślinnością czy modą panującą wśród NPC-ów, zwłaszcza tych wyżej postawionych. Ogromne pustynie i oceany aż proszą się o eksplorację, bo nie da się na nich korzystać z mapy. Spędziłam sporo czasu na samym podziwianiu widoków i poznawaniu zapadających w pamięć miejsc, więc kiedy zobaczyłam już wystarczająco dużo, jednym z moich ulubionych zajęć stało się organizowanie wycieczek znajomym, którzy dopiero zaczynali grać. Wioska na drzewie, gorące źródła z widokiem na wysokie szczyty, wieża widokowa w wielkim mieście, czy kolorowa łąka i samotne drzewo w środku góry. Doda swego rodzaju imersji albo po prostu zabawy czasami chodziliśmy na nogach, zatrzymując się po drodze na postoje, na których symbolicznie rozdawałam kupione na rynku prowiant. Na dłuższe trasy specjalnie kupiłam dwuosobowego konia, żeby nie skazywać potencjalnego ochotnika na przejeżdżanie całej mapy koniem pierwszego tieru. A przez to, że na swój sposób BDO zawsze było dla mnie bardzo bliską sercu grą, to słuchanie, jak ktoś zachwyca się jakimś miejscem tak jak ja, gdy widziałam je po raz pierwszy, zawsze było niesamowicie miłym uczuciem. Ale BDO to nie tylko oglądanie ładnych widoków albo grind. Jest sporo innych pożytecznych rzeczy, które można robić. Można spędzić setki godzin poza spotami do grindowania i zajmować się dość klimatycznie wyglądającymi aktywnościami, chociażby gotowaniem, ulepszaniem dla zysku, transportem, łowieniem, zarządzaniem pracownikami. Głównie gotuję, zajmuję się farmingiem, trzeba tylko odwiedzić swoją farmę co parę godzin. Na początku swojej przygody bardzo dużo łowiłem. Miałem krótką przygodę z gatheringiem, bardzo dużo też procesowałem. I zdecydowanie nie jest to tylko imersja, ale przede wszystkim sposób na zarobienie niewyobrażalnych sum wirtualnej waluty. Niektóre są oczywiście bardziej opłacalne niż inne. Tak naprawdę to trzeba mieć wiedzę. Żeby dobrze zarabiać, trzeba wymasterować swoją profesję, z której korzystamy. Wynikałoby z tego, że życie poza polem bitwy w świecie Black Deserta wcale nie powinno być takim złym rozwiązaniem. W takim razie jak to jest, że można spędzić 1000 godzin na niczym? Można! Na przykład wtedy, gdy profesja, której poświęciliście najwięcej czasu, nie istnieje. W moim przypadku będzie to na przykład bycie samozwańczym fotografem. Może to brzmieć nieco niewiarygodnie, bo tak właściwie jak wielki może być procent czasu spędzonego na robieniu screenów w kontekście dość obszernej w różnorodny content gry? Można siedzieć i przez godzinę bawić się ujęciami w jednym miejscu, jeśli gra oferuje zadowalający tryb fotograficzny. Ten w BDO nie jest jakiś szczególnie niesamowity. Wiele gier takich jak Cyberpunk albo pozostając w gatunku Final Fantasy XIV oferuje o wiele bardziej zaawansowane narzędzia. Co w takim razie sprawiło, że folder ze screenami zajmuje mi 20 GB? Nie będzie to zbyt obiektywna wypowiedź z mojej strony, ale ta gra jest po prostu taka ładna. Te zachody słońca, te monumentalne szczyty, te ukwiecone miasta, to wszystko zapiera dech w piersiach do tego stopnia, że człowiek jest w stanie wydobyć z siebie co najwyżej jakąś onomatopeję podekscytowanej dziewczynki z japońskiej kreskówki.
Zmieńmy temat. A tak na poważnie, na pewno nie jest to najpiękniejsza gra na świecie, ale myślę, że obcowanie z jej wizualną częścią potrafi być na swój sposób kojące. Może nie był to nigdy oficjalnie polecany pomysł na rozgrywkę, ale twórcy i wydawcy co jakiś czas wspierają go na przykład różnymi konkursami na screeny. Znalezienie faktycznie wyjątkowego miejsca na zdjęcie to sporo zabawy, dlatego na przykład zdarzało się, że przy aktualizacji z nową krainą przekazywaliśmy sobie ze znajomymi informacje o wartych odwiedzenia miejscach i pozowaliśmy sobie nawzajem. Czasem z samymi pozami trzeba się było trochę nagimnastykować. Gra niestety nie oferuje zbyt wielu roleplayowych animacji, więc robiąc screeny czasem trzeba wyłapywać perfekcyjne momenty, żeby je imitować. Zdarzało się, że na potrzeby sesji fotograficznej myślało się o robieniu live skilli na pokaz, bo na przykład po wbiciu któregoś poziomu gatheringu można było odblokować animację wręczania kwiatów. I tak na wirtualnych fotografiach i podróżach schodziły cenne godziny, które można było poświęcić na grind. A tak, live skill na pokaz. A wiecie, co jest faktycznie dobrym pokazem? Kiedy ci wszyscy gracze z nieosiągalnym dla takiego ignoranta jak ja gyroskorem zbierają się i wykorzystują całą tę wiedzę na temat każdego skilla wartego nadużywania, każdego komba, każdego ułamka sekundy. Tak, to jest główny powód, dla którego gram w tą grę. Moim zdaniem kombat jest genialny. Brak automatycznego celowania to absolutnie cudowna, poza grabami. Trzeba tak grać, aby nie dać się złapać, albo złapać grabem i jebuf podłogę. Ale szczerze nie polecam być tym złym. Świat fotografii i sielankowych wycieczek jest przyjemny, ale to mimo wszystko nie jest symulator życia w średniowiecznym świecie fantazy, jeśli ktoś nie chce, żeby Black Desert nim był. Tak naprawdę poza safe zonami miast i wiosek, czy automatyczną ochroną do 50 poziomu przed atakami innych graczy, tam nie ma szczególnie dużo miejsca na iluzję, że można sobie po prostu włączyć tryb pokojowy i nikomu nie przeszkadzać, bo inni mogą chcieć przeszkadzać nam. Chłopaki opowiedzieli nam, jak wyglądają grupowe aktywności w profesjonalnych gildiach. Uff, podłogę. A jak można spędzić go nieproduktywnie, jeśli nikt nie ma ochoty czy pomysłu na wycieczki i sesje zdjęciowe? Można na przykład zaprosić do siebie gości, ale żeby było gdzie z dumą zapraszać tych gości, trzeba się trochę nagrać w pseudo-simsy. Pora na ostatni z bliskich mojemu sercu Black Desertowych pożeraczy czasu, czyli domki. BDO oferuje edytor pomieszczeń, który pozwala na rotację przedmiotów i pewną swobodę w dekorowaniu mebli mniejszymi przedmiotami oraz ustalaniu wysokości ozdób ściennych i żyrandoli. Czasami zakres możliwości bywa frustrujący, ale wydaje mi się, że cały system jest dość zadowalający jak na potrzeby tej konkretnej gry. W miastach i wioskach na całej mapie rozlokowana jest określona ilość budynków, w których gracz może zamieszkać, a każde lokum ma swój własny ranking. Posiadanie najpiękniejszego wnętrza w danym miejscu zapewnia pewne korzyści, ale problem jest taki, że najpiękniejsze wcale nie odnosi się do estetyki. Punkty, które składają się na ranking każdego domu, są liczone na podstawie ilości nawciskanych tam cennych rupieci, bo każdy mebel i dekoracja przekładają się na określony bonus. Ale na to można machnąć ręką. Prawdziwym problemem jest to, że najbardziej efektywnym sposobem na zdobycie ładnych i wysokopunktowanych mebli jest kupienie ich w item shopie za serdeczne 20 euro. Kocham gry wideo. Urządzanie domów meblami dostępnymi w grze to nieco frustrujące, ale przy tym dość ciekawe przedsięwzięcie. Każdy region ma do zaoferowania meble tworzone zgodnie z możliwościami i modą panującymi w okolicznych miastach, ale żeby to było takie proste. Nie. Jak chcesz dywan, to kupuj bilet na lot balonem, albo opakuj się na wielbłąda i zasuwaj przez pustynię. A jak ci się podobają kalifornijskie meble, no to idź do pana Andrzeja, miejskiego handlarza mebli, ale nie licz na to, że sprzeda ci łóżko. Najpierw się musicie zaprzyjaźnić, musisz poplotkować i zawsze się na klatce kłaniać. To może kiedyś dostaniesz to łóżko, ale na razie masz za mało amity. Na szczęście nie trzeba liczyć tylko na NPC-ów. Zarówno ze zwykłych potworów, jak i z bossów czasem dropią trofea. Zaskakująco często przedmioty z item shopu można dostać na przykład w prezencie zalogowania albo w ramach innego eventu. Zdarzyło się, że chociażby w ramach akcji Zostań w domu na początku kwarantanny rozdano graczom bardzo ładny set mebli. Na szczęście nie trzeba liczyć tylko na takie łuty szczęścia. Marketplace jest pełen elementów wystroju wnętrz kraftowanych przez innych graczy. Chociaż niektóre, co ładniejsze meble, dość trudno tak po prostu upolować, to na szczęście możemy złożyć na nie zamówienie i zapisać się na listę oczekujących, dzięki czemu prędzej czy później wystarczająca ilość graczy powinna wystawić dany przedmiot, żeby w końcu do nas trafił. A jeśli jakiś upragniony mebel po prostu nie chce się pojawić na rynku, to cytując klasyka: zrób se sam, co rąk nie masz do roboty, tylko czekasz na gotowe? I tym sposobem, przy odrobinie przygód i cierpliwości, można zaaranżować sobie całkiem przyjemny domek.
Chociaż nie ukrywam, że zdarzyło mi się parę razy wyłożyć prawdziwe pieniądze na stół z powodów typu: o mój Boże, jacuzzi na walentynki dodali, ale opowiem wam krótką historię ku przestrodze przed mikropłatnościami. Zostało mi kiedyś trochę waluty premium i popatrzyłam sobie na meble. Tak patrzę i mówię: promocja na fortepian. Fortepian opisany jako jukebox, ale myślę sobie, no wszystko się zgadza, jukebox wydaje dźwięki, pewnie fortepian wydaje dźwięki, zwłaszcza że kosztuje połowę całego dużego zestawu mebli. Idź pan na dużą odległość z takim fortepianem. Podsumowując temat domków, zarządzanie nimi to mimo wszystko naprawdę dobra zabawa. Gra oferuje możliwość posiadania kilku posiadłości jednocześnie, więc w zależności od sytuacji można zabłysnąć przestronnymi pokojami w stolicy elfiej krainy, uroczym domkiem na drzewie albo mieszkaniem w mieście dla graczy przestępców na środku pustyni. Jest jakieś specyficzne i może nie do końca dobre, ale jednak bardzo satysfakcjonujące uczucie pojawiające się w momencie, kiedy można komuś powiedzieć, że udekorowało się swój domek w większości albo w całości bez pomocy item shopu. W przyszłości mają zostać wprowadzone rezydencje, czyli ogromne posiadłości, które będą oferowały także edycje ogrodów. Czekam na nie z niecierpliwością. Mimo tego, że zarówno ja, jak i chłopaki jesteśmy wielkimi fanami Black Deserta, to tak naprawdę nasze ogólne wrażenia z rozgrywki są skrajnie różne. Oczywiście nie oznacza to, że ja nigdy nie grinduję ani nie ulepszam giru. Albo że Zajo i Danci nie wygłupiają się, nie dbają o domki, czy nie robią setek screenów. Trzeba też pamiętać, że poza gildiami stricte PvP mamy również gildy skupiające się na PvE, skillowaniu, polskim kontencie, nawet roleplayu. Nie zapominajmy też, że w grach MMO dużą motywację dają ludzie, których lubimy i z nimi współpracujemy. Po prostu inne proporcje czasu poświęconego konkretnym aktywnościom sprawiają, że po spędzeniu tego samego 1000 godzin w jednej grze rozwój naszych postaci jest skrajnie różny. Pewnie gdyby zapytać inną trójkę graczy, to mielibyśmy do czynienia z jeszcze innym podejściem. Jedno jest pewne. Każdy ma prawo grać w taki sposób, jaki przynosi mu najwięcej radości. I chociaż BDO ma swoje minusy, to naprawdę przyjemne jest to, na jak wiele różnych sposobów można spędzić w nim czas i wciąż czerpać z tego jakieś korzyści. Jeśli mieliście kiedyś do czynienia z Black Desertem, to możecie podzielić się w komentarzu swoimi wrażeniami z gry. To specyficzna produkcja, która nie każdemu przypadnie do gustu, zwłaszcza mając na uwadze ogromne ilości grindu i mimo wszystko odczuwalną obecność item shopu, ale która zdecydowanie ma też sporo ciekawych elementów do zaoferowania. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.